Okej, chyba dojechałem na załadunek mój. Dziwne, bo to jakieś cukierki Ferrera. Samochody, troki prosto. Okej, tu się trzeba będzie zczekować z panem chyba. O, stoi ktoś na bramie. Trailer dmuchany 3 razy. Jadę takie kółeczko, wiecie, zrobiłem ten zawór i jadę. Żeby cokolwiek w tym tygodniu zarobić pod Missouri do Illinois. No będę miał trochę przejazdu pustego jutro. Tu mam 3 godziny z tym ładunkiem gdzieś około. Potem mam 2 godziny na pusto. I tu chyba dzisiaj będziemy cofać na prawą stronę. Tak pisali, że tu jest tak ciasno, że się nie ma gdzie tam nawrócić. I cofamy na prawo. Także no, nie sramy się, damy radę. Może coś nagramy nawet z tego cofania. No co no? Jak wkładasz ubrania, nagrywam. No tak, spater nas poprzestawiał, bo czekamy dalej już 1,5 godziny na telefon. Wyciąga stąd trailery. Każe nam cofać, żeby było więcej miejsca na więcej ciężarówek. Tylko patrzcie, jaki ten koleś ma wheelbase. Moje koła z tyłu są gdzieś, gdzie jego zbiornik paliwa. I ma problem, żeby się złamać. No to właśnie, to są koszta bycia cool. Chcesz być cool? Tylko później, kurde, no co, ładny, piękny ma zestaw. Nawet, kurde, śruby na ramię wszystkie, patrzcie, jaka rama. Wszystkie śruby srebrne, czyściutkie, no coś pięknego. No i co z tego? Jak wjechać nie może? Nie wjedzie dalej, patrzcie, nie wjedzie. O, bo zahaczy przodem, nie wyprostuje się teraz. Ja wolę moje stare Volvo. Praktyczne przynajmniej. Mają. On tak już naprawdę z 15 minut. No współczuję, no ale... To już wiecie, jego wybór. Jego wybór, to on chciał być fajny. Może się mu w końcu uda. Tak samo z tym Patrykiem rozmawiałem, pamiętacie? Wtedy też mówił, że pierwszy miesiąc to płakał, że oddaje, że co on to kupił. Musiał się przyzwyczaić do tego, bo to jest całkiem inna jazda. Volvem a takim. Tak się zabawiamy. Kto by pomyślał, że dziecko, którego 2015 rocznika będzie grało w DSJ 2.0. Jeszcze umie wylądować na touchpadzie. 21. Od 17... Co on tutaj odwala? Skąd on się tu wziął w ogóle? Co on tu chce zrobić? Aha. Od 17. Tak, już wiele razy mówiłem. Szanujmy się. Skancelowałem ten ładunek, nawet mi drzwi nie dali, rozumiecie? Od 17 na 17.45 miałem appointment, do 21 siedziałem. No i bawiliśmy się z młodym coś tego. Graliśmy na komputerze i tak dalej. No ale bez jaj, naprawdę szanujmy się i skancelowałem to i... Okej, super. Jest mój synuś, jestem ja. Patrzcie, co mi przyszło. Czekajcie, ściągniemy tą folię. Będziemy musieli jechać po śrubki do sklepu. A jeszcze, o właśnie. Nie wiem, Aleks, czy pojedziemy teraz. Ma mi przyjść taka siatka jeszcze z tyłu się daje. No ale dobra, rozpakujmy to już. A to co znowu? Czemu oni to tak robią? Z tamtej strony też jest tak? O nie. Tak, jest takie... Co to ma być w ogóle? No ja pierniczy. Czy wygięte, patrzcie. O patrz tutaj. Łamien. Złamane? O patrz. No wiem. Okej, dobra. Ściągnijmy tą folię całkiem. Tak samo tutaj. No co to ma być? Kurde, człowiek kupuje, tyle pieniędzy płaci, żeby mieć, kurde, ładne, świecące, nowe. To mnie wkurza, naprawdę wkurza mnie coś takiego. Bez jaj. To nie kosztowało tutaj, $10, tylko ale 500. Patrz.
No wiem, synku, jakoś to naprostujemy już, dobra. Ale to nie powinno tak wyglądać. Bo tak myślałem, jak się go montuje, ale on ma tutaj te dziurki. To trzeba nam śrubki. A tylko zmierzymy jaki i oczywiście stainless steel wszystko. Patrzcie, jaki klej dali. No i trzeba będzie nowe i trzeba naprawiać samemu. Te rogi to oni tak po prostu ucięli wszystkie, okej. Okay. O kurczę, no nic, no naprawimy jakoś, dobra. To jest mój nieszczęsny grill. Ta rejestracja pójdzie tu, wywielce dziury, już trudno, nie chciałem go wielcić bardzo. Tu jeszcze halogeny kupimy, 4. A tu ma mi przyjść siatka, tyle z mojej siatki zostało. Tak, patrzcie, wszystkie owady lecą w ten. No ale nic, siatka ma mi przyjść, tylko nie wiem, czy przyjdzie dzisiaj, czy jutro. Tego grilla muszę ściągnąć i tak, i to muszę ściągnąć na dole całe. No ale dobra, ściągnę grilla na razie. Widzę, że on tutaj jakieś customowe śrubki jest przykręcony. Oczywiście jakieś ciulowej jakości, nawet nie ze stali nierdzewnej. To musi zostać, bo nie wiem, to jest jakoś tam przykręcone. Zobaczymy, jak to ściągnę, ale tu jest dziura chyba po prostu. Dopóki nowej maski nie założę, no to będzie ten pasek, tylko ja go trochę wyczyszczę i właśnie zamiast, nie wiem co to miało być to, zamiast tego po prostu dam dam śrubki ze stali nierdzewnej tutaj i to przeczyszczę całe to. No z tej maski to już nic nie będzie. Patrzcie, tu jest jakoś wzmacniana, klejona, kurde. Ściągam teraz tą ramkę, co w ogóle ta ramka to powinna być chyba przykręcona do grilla, a nie do tego, no. Dobra, rozkręcam to dalej. Nie ma szans tego odkręcić, tu mi się śruby pourywały, znaczy tu jest tylko szlifierka kątowa i uciąć wszystko w piździec. Ten amortyzator to też fajnie pracuje, nie? 808, 16, 51. Trzeba dwa, bo z tej strony w ogóle nie ma. Patrzcie, jakie tu ciężarówki u mnie na parkingu stoją. Coronado. Nawet sign żadnych nie mają na trokach. O co tu chodzi? Cztery takie. Szukam czterech kierowców. Kupuję te Coronado i jeździmy, panowie. Kto by chciał takim jeździć? Czemu to tak stoi tutaj? Do żadnej firmy, mówię, nie ma sign na tym. O co tu chodzi? Stoją i się marnują. Zamiast zarabiać. Jestem w domu i właśnie patrzę, bo bez siatki nie założę go, wiecie, bo on musi mieć siatkę. Tak, mam starą wykładzinę, co też mam zezłomować. Cały dom, bo jest stara wykładzina. Tak. Tak sobie mieszkam, to jest moje akwarium, jakby ktoś był ciekawy. Mam dobry telefon. Tak, Alek znalazł iPhone'a 6. Okej, okay, bo siatka idzie tak, że siatkę się przykłada tutaj i wszystko przez te same dziurki się łączy ze sobą. A siatka miała przyjść dzisiaj, a jest running late. Czyli mam nadzieję, że będzie jutro, a ja w tym czasie pojadę kupić klej. I będę musiał skleić ten róg tutaj, bo tu klej puścił i podprostować to trochę i tak samo tutaj. O, to samo się dzieje, trzeba ten klej, patrzcie, wyprostować. Ja nie wiem, jak oni to tak mogą, żeby to nie pozabezpieczać do transportu jakoś, no ale to z tym sobie poradzę jakoś. Szkoda, że to jest tak pocięte. Okej, okay, ściągnąłem to, poodcinałem. Nie ma jakiejś wielkiej tragedii, nie wiem po co to było robione. Tu jest trochę pęknięte, no było wzmacniane, żeby się nie rozleciało. I tutaj, no nie wiem, zrobię co mogę na razie, bo mówię, jak będę go przed malowaniem, te owiewki już mam, już mówiłem tyle razy, te dolne mam nowe, bo tego się nie da. Pewnie się da, ale to koszty przerosną ten. Kupiłem za 5 stówek dwie owiewki.
I maska pójdzie nowa też. Na razie wszystko do maski, żeby to jakoś wyglądało, żeby kurde się za sam wygląd nie czepiali jakoś. No z tym nic nie zrobię na razie. Nawet mi się nie chce, ale grilla wsadzimy, żeby... No tamten był tragiczny, nie? No nie ma co. Te lusterka też będę musiał zmienić, też są tragiczne. Trudno. Będą dziury tu, a lusterka, bo tamte będą wyżej, muszą być te volvowskie, bo one mają taki jeden kąt tylko. No, ale tak jeszcze to do równa utnę i jadę to polerować. Zobaczę, może chyba, że kupię coś takiego, ale no nie wiem. Bo od drugiej strony jest... o! Nie widać, tam jest druga. Tak jest, takie same, z takich samych jest, po prostu zrobili, wiecie, jak kanapkę z dwóch stron i skręcili je to razem. No i przymiarkę grilla zrobiłem, tak pasuje jak pasuje, no ale jest ok, nie ma co płakać. Dobra, nie będę dawał tu tego paska. Miałem tego nie nagrywać w ogóle, żeby się co niektórzy ze mnie nie śmiali. Nie będę wam pokazywał moich blecharskich umiejętności, bo nie mam pojęcia co robię. Wymieszałem to, kurde, to się strasznie klei, z utwardniaczem i nałożyłem po prostu szpachelką i będę to teraz na równo szlifował. Nie chcę tutaj mieć nic, wiecie? Nie wiem co mi z tego wyjdzie. Mówię, nie jestem lakiernikiem, nigdy tego nie robiłem. Do tego jest bardzo gorąco i no robię co mogę, żeby to jakoś ogarnąć, ale nie chcę tu nic dawać. Lepiej na tym wyjdę, jak to zeszlifuję i jakimkolwiek niebieskim sprayem, przecież to kurde nie ma, nie będę się tu w odcienie bawił. Patrzcie jak ta maska wygląda. Po prostu chcę, żeby było lepiej niż było, no. Na razie, żeby no radzę sobie jak mogę, no co mam powiedzieć. Nie chcę komuś płacić za to, bo wiem, że tą maskę będę nową kiedyś zakładał, więc naprawiam tak jak umiem. Ja wiem, że każdy, kto choćby liznął blacharki, zrobiłby to lepiej, ale ja to by jeszcze parę razy. Wiem, że jakieś inne później się daje. Ten najmocniejszy, potem wiem, że jest jakiś żółty i brązowy jeszcze, czy zielony się kładzie na to. No ale to już na samochody, żeby to tak gładziutko było. Ja się tu nie będę pieprzył, tym po prostu zrobię wszystko. Jeszcze no to parę razy muszę, bo widzicie, tu nawet nie myślałem o tym, jak to robiłem. I tu muszę wszystko ładnie uzupełniać i wyszlifować tak na równo, pod dotyk po prostu, że no dziury były, no. Ludzie, nie przesadzajmy. To w dalszym ciągu będzie złom, ale no może będzie troszeczkę lepiej to wyglądało. Tutaj tą dziurę, jak mi się uda wypełnić, kurde, no będę dumny z siebie, ale czy będę, no to nie wiem. No i żeby się nie wykruszało też, ja to czyściłem, odtłuszczałem to całe i pod ten i mówię, jakiś niebieski spray i spróbujemy to styknąć, zobaczymy jak mi to pójdzie, jak to będzie wyglądało, jak skończę. Może będzie jak ze zderzakiem, że pomalowałem, a kurde wygląda jakbym go w życiu nie dotykał. No, pierwszy raz malowałem, no, teraz już wiem, że trzeba grubo i nie żadnymi puszeczkami, sprayami. Tylko po prostu olejna, wałek, kurde, żeby było fajnie równo, bo pędzel to jednak widać. Znaczy przy moim malowaniu zawsze widać pędzel, ciągnięcie. Choćbym ile razy próbował, tylko wałek mnie ratuje, żeby to w miarę wyglądało. No i nie wiem, no może mi się to wykruszy za tydzień, nie mam pojęcia, wiecie, ale próbuję. Nie można się poddawać, trzeba próbować. Okej, kupiłem taki jeszcze do uzupełnienia, zwykły filler. Nie. taki zwykły filler, tak, to wiem, to senduje, nie? Nawet nie senduje się tak źle. 15 minut ma schnąć i zobaczymy jak mi to pójdzie, jak mi wyjdzie i chyba będziemy malować już po tym. Najbardziej mnie wkurzyło to, że to jedyna farba jaką mieli, niebieską, w sumie nie było takiej. No pisze, że heavy metallic finish, ideal for automotive and accessories. Ale no myślę, że powinno być ok. Podkład też mam. No zobaczymy, kurde, no. Wiecie jak to jest. Trzeba improwizować. Nie było naprawdę nie było innej farby w sklepie. Jakiejś w niebieskim odcieniu.
nie mam pojęcia, jak to będzie na mojej ciężarówce, czy będzie bardzo duża różnica, czy nie, bo troszkę wyjechałem, tam co taki silikon wystawał, coś było klejone, to ja to wydłubałem i dałem też tego szpachle i pasowałoby mi to też przemalować teraz. No zobaczymy, kurde, trochę się stresuję, wam powiem, bo pierwszy raz, to jest moja pierwsza styczność z czymś takim. No wiadomo, dokładam malowałem te rączki takie, wszystko, no ale no to wiecie, cały element nie widać, no i no fajnie mi wyszło, na kładzie naprawdę byłem zadowolony i nawet koleś jak kupował ode mnie tego Raptora, mówił, że fajnie pomalowane. No ale to ja nim dużo nie jeździłem, praktycznie w ogóle nim nie jeździłem, tylko go zrobiłem i sprzedałem. No a jak tutaj będzie, no to nie wiem. Tak to na razie wygląda. Chyba jeszcze raz muszę tutaj dać, jeszcze jest takie wgłębienie tu na dole. Najgorsze są rogi, dla takiego nowicjusza jak ja, który robi to pierwszy raz w życiu, najgorsze są rogi. Tu jest gładziutko, tak wygląda, ale uwierzcie mi, jest kurde, nie czuć nic. Chyba jeszcze dołożę raz. Dobrze, że nie mam zawodu blacharz lakiernik, bo bym chodził spać głodny. Kurde, to naprawdę trzeba. Mi się wydawało, że to jest perfekcyjnie doczyszczone, patrzcie. A tu grill idzie jeszcze, nie? I będzie widać tylko tyle, tak niedużo, no taki to był ten pasek. No ale kurde, nie przesadzajmy. Lepiej niż było na pewno. Dobra panowie, jestem nieudacznikiem, nie umiem nawet wyczyścić porządnie. O, tutaj. Ale już mi się nie chce, naprawdę dajcie spokój, tu taki silikon wystaje, ja się będę przejmował takimi tymi. Nie wygląda to, z daleka nie wygląda źle. Z bliska, no i ta farba oczywiście nie jest taka jak powinna być, ale tyle mogłem zrobić. Najbardziej podobny kolor jaki mi się udało wybrać. Ale ja jestem zadowolony, żona mówi, że jest super, także jest super. Ja wiem, można to było zrobić lepiej, zawsze ktoś może zrobić coś lepiej, ale jak na mnie, na mój parkingowy, kurde, skill, to ja jestem, mnie to satysfakcjonuje. Przynajmniej nie mam tego wieśniackiego paska i dziury takie, kurde, w tym. Tak mówię, z dalsza to już w ogóle jest poezja. Jak to można wyprostować, żeby to było, wiecie, w jednej linii, że nie było tego zębu? To czy to trzeba rozwalić, wyciąć i odbudować od nowa? No bo nie da się tego w żaden sposób docisnąć. No jak tu, nie dam szpachli, kurde, nie będę taki nowy profil robił, nie? No i wyskrobałem ten silikon paskudny, co tu był i sanduję to teraz, bo tu był straszny ząb. I wiecie, tu będzie cieniej. Próbuję to tak, wiecie, tak cieniować, dobrze mówię, żeby był taki, żeby tu mi było na równo. Już prawie to mam, już niedużo zostało. I tak samo z tej strony robię, tylko moja szlifierka się trochę przegrzała i ją chłodzę na szybie tutaj w samochodzie, bo już była taka gorąca, że ledwo się ją dało trzymać w ręce. Ja wiem, że zaraz będą komentarze, że powinienem tu zrobić dziurę i wypełnić żywicą epoksydową i włóknem szklanym. Ale kurde, nie wiem, boję się, nie mam czasu, nie wiem jaką wymówkę mam na to. Po prostu chcę to zrobić tak, żeby za dużo nie pieprzyć. A już, no ja wiem, że to prawie mam, ale jeszcze to nie może być prawie. To musi, nawet wgłębienie musi być pomiędzy nimi, żeby to wypełnić. To nie może być prawie, że jest, wiecie, pół milimetra, bo to wszystko wyjdzie później, a nie chcę, żeby wyszło. Także, no, próbuję dalej, no. Próbuję. Staram się, powiedziałem, daję z siebie wszystko i daję z siebie wszystko przy tym projekcie. Dobra, na moje koślawe oko będzie. Najwyżej będę równał po szpachli jeszcze, aż dziura wyszła. Po szpachli będę równał. Na razie jest jak jest. Oj, troszkę okleiłem i testuję farbę przed. No nie będzie, no patrzcie jakie różnice. Nie dobiorę takiej farby.
Jeszcze wiecie, nie kleiłem i tak dalej. Wczoraj do 9 w nocy już ciemno było, jak stąd wyjeżdżałem. I tak pomyślałem, że no kupię jeszcze inną farbę, ale nie wiem. Ale jeszcze się nie poddaję. Jeszcze pojadę do jednego sklepu, może coś będą mieli. Farba prawie perfekcyjna. O, tutaj jest. Nawet nie widać, wiecie? Chyba trafiłem z kolorem. Udało się. Na razie pokleiłem. Tutaj mam problem, bo zacząłem kleić, to kurde, muszę jechać po klej taki zwykły liquid nail, żeby to przykleić najpierw tak na równo, dopiero później będę szpachlował. A jest tego pieprzenia, no ale mam nadzieję, że dzisiaj skończę. Okej, to też wiecie co, ja to przeczyszczę i choćbym miał nie malować, ale zaszpachlować, to będzie wyglądało, że ktoś kurde tutaj coś robi, a nie coś takiego, bo ja pielniczę, patrzcie na to. Przecież to jest tragedia. Okej, jeszcze jedna warstwa szpachli. O, nie wiem, może wiecie, widzicie, tu mi takie dziury wychodzą. Jeszcze dlatego jedną tu położę. Gdzie nie, gdzie tylko. Odtłuszczam za każdym razem przed nałożeniem szpachli, żeby się miała czego złapać. Tu jest tak delikatnie. O, tutaj też, kurde, no wszędzie jest takie. Nie, tu jest okej. Dobra, nie zapominajmy, że jestem przez wielu nazywany partaczem, także nie wymagajcie zbyt wiele ode mnie, ale myślę, że to będzie dużo fajniej wyglądało niż ten kurwa silikon w tych nierównych pęknięciach. Teraz już jest przynajmniej równo. Będzie widać, na pewno będzie widać szpachle, bo wiecie, no kurde, pierwszy raz w życiu to robię, to nie da się zrobić tak, żeby nie było widać tej szpachle, znaczy da się. Ale ja nie umiem, a dopiero będzie widać po malowaniu, po podkładzie, tak naprawdę, gdzie mi wychodzi. Chyba, że będę, kurde, naprawdę tak. Ale jest 32 stopnie, kurde, i mógłbym po każdym, wiecie, jak coś będzie nierówno, znowu czyścić, dokładać i mógłbym to zrobić perfekcyjnie, tylko trzeba czasu, umiejętności i tak dalej, no. Da, ale da się, na pewno się da. Okej, jesteśmy po primerze. Kurde, tak, nie jestem zadowolony do końca. Zwłaszcza tutaj jest, kurde, dziura. Tutaj też widać, bo tu jest pęknięcie, którego nie zauważyłem. A to dopiero teraz wyszło, no ale nie będę już. Wiecie, ja wiem, że mówiłem, że dam z siebie wszystko. Ale to naprawdę jest tak gorąco, a to co było, a to co jest, myślę, za rok będzie malowany, to rok jakoś przetrzyma, a już tak nie będzie wyglądał jak... Dobra panowie, jak to mój kolega mówi, z gówna cukierka nie zrobisz. A widzicie, tutaj opuściłem, tutaj widać, no widać tą moją szpachlę. No ale bez porównania, nie? No kurde, troszeczkę lepiej to wygląda, już jak będę, jak szybko koło kogoś przejadę, to nie będzie się tak rzucał w oczy. Także muszę szybko jeździć teraz. A jakoś do lakiernika to musi wytrzymać jeszcze ten rok. Jest ok. Troszkę przymaskowałem ten... Kurde, no szkoda, że ta linia mi tutaj tak nie wyszła jeszcze. A chuj tam. Przeżywam, niech to lakiernik się tym martwi. Maska pewnie pójdzie nowa, jeszcze nie jestem pewny. Może to się da naprawić. Skoro ja to kurde taki, wiecie jaki to był kurde centymetr było zębu, no widać szpachle niedoczyszczone tutaj, ale nie mam się zamiaru nad tym rozczulać, tak wam powiem szczerze. W porównaniu z tym co było, to drugi raz na pewno będzie lepiej. Ja tak kiedyś uczyłem się rurki lutować do tego, jak boiler montowałem. Pierwszą tak zrobiłem, że ja pierniczę, to wyglądało jakby to dziecko robiło. Ale druga już mi super poszła, jak profesjonalista, także gdzieś się trzeba tego nauczyć, a ja nie miałem gdzie, także uczę się dopiero teraz. Z tej odległości jest całkiem. Już poklejony, tak ściskam. Co, jakoś trzeba sobie radzić. Zobaczmy jak to się skleiło, musiałem złapać tak, bo te moje te zaciski nie dawały rady.
Tutaj się jakoś bardzo rozkleiło to. Aha, pewnie się tekturka przykleiła. Aha. Dobra, no ale przynajmniej wiemy, że klej trzyma. Klej taki jak silikon, nie? A mam nadzieję, że coś z tego będzie. Że uda się to doczyścić. A, schodzi. Pomału, pomału zejdzie. Ok, jeszcze kończę montować grill. Rejestrację przykręciłem, także to wszystko my i mili. Wielu powie, że spartaczyłem. Ja się z nimi trochę zgodzę, ale jest lepiej niż było. Jeszcze mi siatka nie przyszła, a muszę, bo jutro wyjeżdżam, także już zamontowałem grilla. Jeszcze nie podokręcałem, ale to już sobie zrobię off camera. A na tą chwilę to wszystko. Na razie.